Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z BeamNG Drive. Cośmy ostatnio zrobili? Ostatnio zrobiliśmy grube wyzwanie, za które dostałem aż 3000 dolarów. 11 tysięcy dolarów? Kurde, to jest sporo hajsu. Ja bym zajechał tutaj do dealera, zobaczył, czy nie uda się kupić jakiegoś większego auta, którym byśmy mogli zrobić chociażby tak z 200 kilo transport. Okej, no i chodźmy tutaj. Zobaczmy. No i tutaj mamy różne samochody, na niektóre już mnie stać. Więc tu chyba nie mamy napisane, ile byśmy mogli do tego auta zapakować na przykład. Ale już mamy jakieś takie większe w zasięgu moim gotówkowym. Nie no, to bierzmy go. Najwyżej się go tam trochę podreperuje. Jest tani. I proszę bardzo, jest nasza nowa furka. Tutaj stoi nasza stara. Tutaj też mieliśmy, to znaczy furka, nie mama. I tutaj mieliśmy takie, o, ładunki, mogliśmy sobie przewozić, no naprawdę dużo, ale i tak gówno to dawało, więc lepiej to, no później się jeszcze zajmiemy tamtym samochodem, natomiast tutaj mamy już naprawdę dużo miejsca do zapakowania ładuneczku, więc zobaczmy, jak to wygląda, odpalamy furę. Czekaj, kurde, już popsułem. I tu mamy automat? Nie, jest manual niestety. Dużo mamy przejechane, ale powinniśmy jakoś to ogarnąć, no. Zobaczmy, jak z zewnątrz wygląda autko. No, wygląda sobie tak. No, szału nie ma, tak? Dieselek. To co? Ruszamy. Jedziemy do garażu. Akurat garaż mamy blisko. Może jeszcze pojedziemy kiedyś do innego dealera i popatrzymy, czy ktoś nie ma jakichś lepszych pojazdów do sprzedania, nie? I tutaj na wprost. No i najpierw musimy samochód przygotować do transportów. Więc zajedźmy sobie do garażu, no i będziemy musieli do niego części kupić. Może będzie trzeba go naprawić, nie wiem. Paliwa mamy chyba full, tak? Proszę, proszę. Fajnie to wygląda w sumie, nie? Możemy sobie zobaczyć, co pod maską mamy. Ale drzwi mamy raczej przesuwne, zgadza się? Tak, musimy tam chyba tą klamkę myknąć. Czekaj, gdzie tu mamy? O! Hood release. Teraz sobie ją otworzymy. Cyk. Proszę bardzo. Człowiek, dieselek, 2,5 litra, prosta konstrukcja, zobaczcie, tutaj naprawdę nie ma rewelacji, nie możemy tutaj chyba nic uzupełniać, samochód jest gotowy do jazdy, w sumie wygląda jak nowy, nie? Ale środek mamy ładny, przyjemny, ja bym tutaj wywalił wszystko ze środka, tu bagażnik jakiś taki, o, zajebiście, dobra, bierzemy się za tuning, dobra, z tyłu już mamy poładowane. Strasznie mało rzeczy, no ja bym tu pod dach załadował. I co, ile tu mamy tych kilogramów, tego wszystkiego? Bo ja bym chciał tak z 200 kilo. Kurde, ej, serio, szukałem jakiejś opcji, ale nie można usunąć dachu i na przykład zrobić z tego pick-upa, szkoda. Albo żeby załadować środek pod... No to jest bez sensu, nie moglibyśmy spokojnie coś takiego wrzucić tu do środka, a te mniejsze na górę. I tutaj mamy... Musimy cofnąć... Światełka, czekaj... Powiem ci, no, ciężko się z tym będzie raczej jechać, zwłaszcza na tych relinkach dachowych. Zobaczymy, co teraz już mogę zapakować do auta. No tutaj część ładunków mogę już sobie zabierać. O, zobaczmy, inspect cargo. I mogę za... dalej nie mogę zabierać chyba ciężkich rzeczy. Jak sobie nasza furka poradzi? 2,5 litra mamy tutaj. Przebieg jest spory, zobaczymy, czy to ma jakiś wpływ na prowadzenie się auta. Z tego, co słyszałem, jak go tuningowałem, to tak chodzi nierówno, pracuje silnik nierówno, wiesz? Ale może mi się wydaje, może nie. Może tak ma być. Ciekawe, czy będzie jakaś awaria. No, szybkie to nie jest. Zwłaszcza jak mamy taką szafę na dachu. 90 km na godzinę i to jest nasza prędkość przelotowa. Właściwie prawie, że... niecałe 90 km na godzinę i to jest nasz VMAX. Plus jest taki, że przynajmniej się nie rozwalimy. Ty, ta deska rozdzielcza wygląda tak, jakbyśmy siedzieli z tyłu na kanapie, nie? Te nawiewy na przykład. Straszne auto. Ej, to będzie pierwsze auto do sprzedania. Nawet go nie mam zamiaru jakoś tam tuningować czy przerabiać. Po prostu pojedziemy do następnego dealera samochodowego i jak będę kupował jakiś nowy samochód, to zmienimy. Cały taki używany samochód nie kosztuje dużo, więc mogłem sobie od razu kupić, zobaczcie, po krótkim czasie dostarczania rzeczy. A nie, prowadzi mnie nawigacja tutaj, okej. Tylko tam mi się checkpoint pokazywał.
Dobra, to jedźmy od razu na tamtą wyspę. Tak, zapomniałem, że diesla nie powinniśmy tak kręcić. Ja go tutaj do maksa dokręcałem. No i patrz, nawet stówy nie osiągnie. Może jakbyśmy go jakoś tam naprawili, no, jak zrobilibyśmy słapa, to na pewno lepiej by sobie radził. Nie, ale tam trzeba od razu to mocowanie silnika wymienić i takie tam rzeczy. No i zajeżdżamy. Dobra. Nie zatrzymujemy się, od razu wbijamy. Tu chyba też będziemy mogli kupić sobie tę przyczepkę, nie? Jestem ciekawy, czy ten samochód to uciągnie, bo już kuziwa ledwo co jedzie. Środek dnia, wszyscy kierowcy, gdzie oni są? Nie ma ich, zniknęli. Dobra, już jesteśmy blisko. Zajechaliśmy sobie do miasta. I... Ojej, ile mam tych dostaw, widzicie ile tam się świeci? W mieście, nie w mieście, wszędzie tego mam pełno. Ale tak, jesteśmy już na blisko i tutaj mamy nasze wprowadzenie. Będziemy uczyć się jeździć z przyczepką chyba w tym miejscu. Zobaczmy. 200 kg towaru, przymocowane przyczepy, więc nic nie wypadnie. Zajebiście! Zakończ dostawę. Okej. Okay. Dobra, dostaliśmy furę. Pick-upa. Czy my mamy jazdę na czas? Właśnie nie wiem. O! To rusza! Ej, ja bym chciał takiego pick-upa. Dlaczego nie mogę takiego fajnego pick-upa mieć? I podłączamy. Kurde, grało się w tego ETS-a, co? Wciskamy L, jak w instrukcji. Kurde, jak w zegareczku. No dobra. I jedziemy do przodu. Czekaj, czy my tu mamy... Manual mamy, okej. Okay, włączamy światła, bo wyjeżdżamy na drogę. Awaryjne możemy wyłączyć. I co, przyczepkuje się ta przyczepka? Chyba tak. Nie widać jej tutaj. Jedzie coś tam za mną. Widziałem w lusterku. Więc jest git. Możemy sobie tu obrócić. O, albo tak. No coś tam jedzie z tyłu. Fajnie. No i teraz robimy sobie dostawę. Czy będziemy mieli parkowanie tyłem? Mam nadzieję, bo w sumie chciałbym sprawdzić swoje umiejętności parkowania. I zajeżdżamy. Zobaczmy. Gdzie jest nasze miejsce do... Tutaj chyba, nie? O, okej, okay, ukończ dostawę. Super. I co, i tyle? Ale proste. Mam nadzieję, że dostanę za to jakąś przyczepkę. Dobrze, i tutaj mamy jeszcze drugą opcję. Parkowanie w stoczni. Za co my tutaj dostajemy punkty? Możesz uzyskać do 20 punktów za każde parkowanie, zależnie od orientacji i pozycji w obrębie miejsca do parkowania. Jeśli skończysz przed upływem czasu, dostaniesz 1 punkt za każdą pozostałą sekundę. Możesz dachować maksymalnie 3 razy. Czekaj, co? Jakie dachować? No, zajebiście. Głupie są te lusterka, strasznie. Znaczy 90 punktów zdobyłem... A kurde, dlaczego tak mało? Znaczy zastanawiam się, za co tu punkty trzeba. Ja sobie zrestartuję karierę, bo chyba tutaj interfejsu nie widzę i myślę, że to mi przeszkadza. Po restarcie kariery próbuję dojechać z powrotem do tamtego miejsca. Wczytały mi się samochody ruchu ulicznego, także no... W obecnym, wczesnym dostępie ta kariera jeszcze tak nie za dobrze działa. Jechałem tutaj tak dosyć nieuważnie, no nie wziąłem żadnego ładunku teraz ze sobą. On nawet jak nic nie mamy zapakowane, to ledwo osiąga te 90 km na godzinę. Nie jest dobrze. No i tutaj mamy ten wjazd. Ile samochodów, popatrz. Za dużo tych autek, nie? Dobra, rozpoczynamy. I tak, bierzemy zadanie numer 2. Tutaj mam tylko jedną gwiazdkę. Cholera! Niedobrze. Niedobrze. Okej.
Okej. Okay. O, okej. Okay. Ile zdobyłem? 103. 120 punktów może nawet zdobyć. Właśnie nie wiem, co tu jest punktowane, ale chyba poszło całkiem nieźle. O, i tutaj mamy tego dealera samochodowego chyba, albo... O, czekaj, keep clear, okej, okay, to zaparkujmy sobie tutaj. Ciekawe, czy mogę używać tych pojazdów, co sobie tutaj stoją, tak wiesz, na poboczu, nie? Nie, zamknięte, zamurowane. Okej, okay, chodźmy do tego dealera, zobaczmy, co możemy tu zrobić. O nie, tu są jakieś kozackie fury. Gdzie jest jakaś przyczepka? Tutaj na pewno nie, no tu są fury takie luksusowe, sportowe. A teraz pojedziemy do miejsca, coś tam logistics, commercial, coś takiego. No kawałek drogi jest tam niestety. Jeżdżę od jednego punktu do drugiego, bo na razie ogarniam, co tutaj trzeba zrobić. I zauważyłem, że tak pora dnia bardzo długo się tu zmienia. To znaczy, chciałbym, żeby był już wieczór, a tu dalej jest ten taki jasny dzień, nie? Jakiś zachód słońca albo coś takiego. No nie ma tu takich fajnych rzeczy. Bam! Fajnie zawieszenie plecy. Ej, zajebista jest to fura, strasznie się cieszę, że ją kupiłem. A że ją wybrałem na początku, no bo tym początkowym samochodem z napędem na tył, jakbym sobie wybrał, fajnie by było jakby napęd na tył oczywiście, ale on by i tak był za słaby, żeby coś nim tam podriftować. Trzeba by było wsadzić dużo kasy w części do driftu i tak dalej, nie? Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że to będzie to, o co mi chodziło. O, tu się wchodzi, dobra. Wydaje mi się, że wcześniej tego tu nie było, że dopiero teraz mi się to odblokowało, ale mogę się mylić. Zobaczmy. Ej, tu można wejść. A, trzeba podejść do laptopka. Fajnie. Spoko by było, jakby jeszcze inni gracze mogli z nami tutaj cisnąć, nie? Okej, okay, co to jest? Mamy tu Commercial Wilco Sales. Sales. Tutaj zobaczmy. O kurde, ciężar. Jest przyczepka. Kupujemy. Dobra, teraz możemy sobie wyjść na zewnątrz i... A czemu mój pojazd tam jest? A, bo ręcznego nie zaciągnąłem, no tak. I teraz możemy sobie tu przejrzeć. No i wracamy do mojego autka, tu już mamy hak. A jaki tu jest rodzaj zaczepu? To powinno pasować. Ciekawe, czy mój samochód będzie w stanie to podczepić, dobra. Moja furka trochę uszkodzona jest, ale nie na tyle, żebyśmy musieli się tym jakoś mocno przejmować. L, ale... O! Czekaj, chyba źle tam podjechałem. No, delikatnie. No, na lusterka ciężko tutaj. O! Wskoczyło mi samo, okej. Dobra, mamy przyczepkę, zobacz jaki zajebisty komplet. Wow! Ej, jaram się. Ej, co oni tak poparkowali w tym miejscu? Ja bym chciał jakieś ładunki zabrać. Tu mamy 2 kg. No nie chcę takiego dziadostwa, zobacz, za jedną, za złotówkę wozić to bez sensu. 2 godziny szukałem, gdzie można kupić, wiesz? No przy okazji sobie robiłem jakieś tam zadanie i w ogóle. Bawię się po prostu. Coś mam takie wrażenie, że tutaj w tym garażu też mogę tuningować rzeczy. Usę komputer, o. O. Widzisz, jest coś. Cargo parts. 2 razy XL box. Widzisz? Ale głupie, nie? Powinno być jakieś takie... Tak, powinno być jakieś takie zaczepy albo coś. I tu mamy parts i cargo mam już chyba... O, roof bars, ale tego nie chcę. Cargo mam zainstalowane, okej. Okay. I teraz na pace, będę miał... Wiesz, na pace tej przyczepki będę miał... O, kurde, 2 takie duże. No to to już wygląda solidnie, ale głupie to jest, nie? No bo mogłoby się na tej pace coś, nie wiem, większego chyba zmieścić. Tak mamy jakieś takie skrzynie, na tych skrzyniach nic nie ma. Tak jakby. Okej, ona musiała się odczepić jak ją zmodyfikowałem, to znaczy dodałem ten ładunek. Ale wydaje mi się, że ona tam była przyczepiona, kurde. Faktycznie nie zwróciłem na to uwagi, jak tu dojeżdżałem? Dziwne. Dobra, jeszcze raz. O, zgasł mi autek. Muszę coś wymyślić. Chyba będę musiał odpalić live'a i pozarabiać trochę kasy. Wiesz, porobić jakieś 1 000 000 dostaw takich za $50 i zarobić na samochód, który kosztuje 60 tysięcy. Ale tak, tutaj mamy mega krótką dostawę i w
wcale nie musimy się tam nawet zatrzymywać, tylko przejeżdżamy przez tą strefę rozładunku i mamy rozładowany towar. I zjeżdżamy sobie tu. O. Ty, gdzie to jest? A, to jest tutaj, okej. O, trzeba się jednak zatrzymać, ale nie musimy nic więcej robić, więc... Ojej. I zajeżdżamy tu. Okej. Osiem przedmiotów dostarczonych. Kurde, wiesz co? Trzeba zrobić naprawdę sporo dostaw, żeby na ubezpieczenie zarobić. Straszny to jest. A ile mam kasy już? 3700. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Beam Engine Drive Kariera. Widzę, że będę musiał chyba porobić wyzwania, zdaje się. A na ten moment to wszystko. Trzymajcie się, na razie. Cześć.